No, dzień dobry, witam. Dzisiaj czwarteczek, 17. Jest przed 8. Tomek już poleciał na usługę ładowarką, załadować gościowi fundamenty ziemią i coś tam porozgarniać. Ja za chwilę też się ładuję w auto i jadę awaryjnie na wymianę paska alternatora, bo tam jakiś mają problem. Zakładałem nieoryginalne, te paski się w kółko zrywają, by trzeba zobaczyć, co jest grane, czy nie ma dobrej osiowości kół pasowych, czy są po prostu zużyte te koła. Muszę to sprawdzić. No, a jak przyjadę, to później pokażę, co na warsztacie i tam może na maszynie będzie coś ciekawego. A i sygnały dźwiękowe chyba będę zakładał też nowe, bo ostatnio jak byliśmy, to sprawdziliśmy, że prąd dochodzi, a sygnały są uszkodzone, więc jeszcze założę mu tam sygnały i myślę, że za jakieś półtorej godzinki będę z powrotem. No, dojechałem do pacjenta. Już sobie trochę legowisko przygotowałem. No i to problemikiem jest to, że o, pasek się wywinął na lewą stronę. Pasek się wywinął na lewą stronę i spadł z alternatora. Tylko żeby go na alternator założyć, to trzeba zdjąć pasek ten duży od dużego, o, ten, od dużego wiatraka. I to jak się patrzy na pierwszy rzut oka, alternator widzę, że siedzi prosto, skoszone raczej nic nie jest, więc pytanie, czemu spada, albo jest po prostu nieodpowiedni, albo nie tak napięty, jakaś przyczyna musi być. No i dobra, to biorę się, muszę zluzować napinanie paska wentylatora, tego szerokiego, zdjąć pasek tutaj z dolnego koła, wtedy założę pasek od alternatora, to wszystko ponapinam i zobaczymy, jak to będzie chodzić. A tak widać w tych maszynach, superową sprawą jest to, że tu jest tyle miejsca. No, teraz luzuję napinacz, to jest taka długa śruba gwintowana, ona naciąga to kółeczko. Zawsze dobrze jest sobie poluzować tutaj śrubę mocującą tą kostkę i tą śrubę mocującą tą długą gwintowaną śrubę, bo często ludzie robią błąd, że tu luzują, później ta kostka jest na sztywno, tu jest na sztywno na oczku, walą tu młotkiem, zresztą tu widać takie ślady, że tu ktoś już to pukał. No i to wszystko się luzować nie chce. No, teraz sobie wezmę, tu już mam wyluzowany trochę. Sobie wezmę i wyjmę tą śrubę, wtedy mi cały tutaj ten trójkąt napinający z tym kółkiem opadnie w dół, będę mógł pasek ściągnąć i sobie wymienić, o, bo tu wisi wywrócony na lewą stronę ten szwargołowasty, brzydki taki. Ja widzę, że po prostu tu pasek stosowali za szeroki, 13, i to aż krawędzie mu się objechały, nie wiem, czy to widać, bo tu mam taką pozycję nieciekawą. No, tak to wygląda, za szeroki pasek i on się po prostu rżnie. Tu jest pasek 9 z czymś, on ma chyba szerokość, o ile dobrze pamiętam. Jest bardzo wąskie kółko, a tak widać, o, tu założę tego, co spadło, widać, że on wystaje z kółka. A już się przyciął, nie? Po bokach. I jeszcze wystaje. Dobra, nie ma gdzie tej kamerki odstawić, żeby coś tu... Jak się więcej nagrało. Robię taki patent, wyciągam tutaj tę śrubę. Taki mam właśnie patent na to.
żeby tu za dużo tą śrubą nie kręcić. O, już pasek mogę uwolnić. O, pasek wyjęty. Idę panowie. O, się sam od razu sobie wziąć. No jestem. O, tak wygląda pasek oryginalny. To jest oryginał Deutz. Jak widać, on jest tu dużo węższy. Później jak go założę, to pokażę wam, jak on siedzi tutaj w tych kółkach pasowych. Pasek, który kosztuje u mnie chyba... No, klaksonik zamontowany. Zobaczymy, czy zadziała. Oryginalny z Heli, więc nie byle co. Tam jest jeszcze jeden kabel, gdzieś tam leci, ale czy tam jest jeszcze jeden sygnał? Tak, tam jest jeszcze jeden. Tam jest jeszcze jeden. Zobaczymy, jak ten jeden zadziała, to drugiego też założymy i będziemy miał wtedy dwa. O! Kurde. No i tu jest jeszcze drugi sygnalik. Bo oryginalnie są dwa na przodzie kabiny, ale tu ktoś sobie sprytnie wymyślił, żeby zamontować jeszcze jeden tu. Może i dobry patent, bo maszyna jak stoi tyłem, albo tu jakieś samochody z boku podjeżdżają, to super sprawa. Dobra, montujemy w takim razie drugi sygnał. Tak widać, Hela 24 V, nie ma lipy. Widać, alternator chodzi, ładuje, widać, że raczej chodzi to osiowo, prosto. No, teraz jeszcze tego klaksona przykręcę, wykorzystam tę starą blaszkę, bo już widzę ładnie, ktoś tak tylko wyginał, dopasował. Tylko jedną psówkę muszę docisnąć, bo jest luźno. Klaksonik zamontowany. Tu się kręci wszystko jak trzeba. Stare klaksony. Tak jak słychać. No witajcie. Ja już wróciłem jakieś 1,5 godziny temu z okolic Strzelna. Tam byłem na kompaktorku tym 972. Nie zdążyłem tam dokończyć nagrania, bo bateria niby miała 60%. Za dużo nie ponagrywałem, ale jednak zimno jest. Wieje, wiatr jest około 1 stopnia, także skończyło się ciepłe prace na zewnątrz. Niestety, taka nasza praca. No, w każdym razie nie zdążyłem tam zapiać zachwytu, że klaksony operatorowi działają, że będzie szczęśliwy i zadowolony, i przestały działać. Także nie wiem, czy zdążyło to się nagrać, ten mój urwany nagle zachwyt, czy się nie zdążyło, tego nie wiem. Ale było tak, że zatrąbiło paręnaście razy i przestało. Także zaraz było trzeba sprawdzić przycisk, przekaźnik, bezpiecznik, wszystko dobrze, wyjście z listwy X1 ze skrzynki jest. Później się okazało, że u góry tam ktoś łączył w kostce, poizolował to wszystko
I to wszystko po prostu zaszło jakąś tam taką śniedzią, taką rdzą. Więc tam zgubił połączenie, także to wszystko przeczyściłem i działa. Paski założone. Problem jest jeszcze tam z kamerą cofania. Operator by to chciał mieć, bo tak widzicie, ta maszyna jest przeogromna, więc pole widzenia z pozycji operatora to on, jakby ktoś stał, nie wiem, 20 metrów za maszyną czy 15, to może by go widział, ale jak gdzieś ktoś bliżej mu się tam przemyka albo jakieś mniejsze auto by podjechało, to on tego w lusterkach nie zobaczy. Więc jeszcze będziemy tam oferować kamerę cofania i tyle. Tu dzisiaj tak wróciłem, tu mamy tego Wackera Neusona. Zacząłem to rozbierać, łyżka jest wypięta. Tu już ktoś namiętnie próbował regenerować, to szybko złączę. To wszystko jest tutaj tak okrutnie wytrzaskane. Tu już spawany drut, ten. Tego drutu tu nie powinno być. Tutaj ten czubek się prawie że skończył. Wszystko tak wygląda. Ucho w siłowniku. Teraz tu wezmę z jakiegoś stworzenia wezmę. Wam pokażę. No wszystko jest wyjechane, kurde, na maksa tak. Jadą z tym wszystkim do końca. To wszystko już jest później tak wyszaskane. Tu nie, to wydaje się, aby to ucho się rozciągło, aby się tu już jakieś jajo zrobiło. Nie wiem, muszę tą tuleję wywalić, wybić i w ogóle przemierzyć ten otwór, czy on jest jeszcze okrągły. Czy to sprawa tulejki załatwi nam problem, czy nie. Ten stworzeń w ogóle nie chce wyjść. Tutaj nie ma zabezpieczenia. Podkładka nie spada, bo już jest rozbity, rozklepany, bo ktoś go próbował pewno wybijać. Tu jest rozwalony, rozklepany, nie chciał wyjść, więc myślę, że pewno wężyki odkręcę tu od szybko złącza, wezmę szlifierkę i upieprzę tu po prostu ten stworzeń i już go porozpycham to sobie na prasie. Nie ma sensu tego tutaj rzeźbić. Albo ewentualnie obciąć równo tu końcówkę, podgrzać te końcówki trochę gazem i wtedy może też wyjdzie, no nie wiem jeszcze, albo tak, albo tak. No tu wszystko. Wszystko wytrzaskane. Tutaj te szelki. No nie pokażę, bo nie mam teraz drugiej ręki wolnej, no ale jest to wszystko porozwalane. Więc to te szelki, ja wiem, czy to jest sens regenerować, by trzeba to nowe zamówić. Jak to ma być w miarę to szybko zrobione, to tylko i wyłącznie w ten sposób, że powybijać tulejki. Ucho mam nadzieję, że się nada pod przebicie tulejki, bo to miała być taka szybka akcja tu dla klienta, no ale jak można kurwa cokolwiek szybko zrobić, jak to wszystko takie porozpieprzane jest. No później przy tym Tomek był wczoraj w terenie. To jest kobelko, taka gąsienica cóweczka. Jak widać nie mini kopareczka, tylko taka midi. Tu problemem jest przypierdolony ten wąż. On sobie szedł tu w tej ramie. Tu sobie wychodził i tu wchodził do góry, tu do tej rurki. To jest chyba zamykanie łyżki czy coś. No i się przepieprzył, no ale teraz żeby gnoja wydostać, on to próbował z operatorem wyciągnąć. Tam jak widać jest siedlisko żmij, gałęzi, śmieci, nie wiadomo czego jeszcze. Ale kurde, jeszcze latarka mi się rozkręciła. Wszystko się, kurde, zobaczcie, psuje. No, tego nieszczęsnego węża żeśmy wymienili. Idzie sobie stamtąd, wchodzi tu. Tam w całą tą czeluść tych węży wchodzi. Tu sobie wychodzi. Idzie w tej rynnie. Tu, pod tą blachą. Cyk, 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 cyk. I jest tu. 4,5 metra węża. No, to zostało tylko uzupełnić hydraulicznie olej i badziewy wyjeżdża. Bo nas zeźliło to dzisiaj trochę. No, tak więc kochanie, dzionek mamy zakończony. Wackerek porozbierany. Wycena do klienta poszła. 80 MSR kobelko zrobione, poskręcane, olej uzupełniony. JCB
na rozwalony wysięgnik. Na razie czekamy na tuleje, które będziemy tutaj wstawiać. O, w tym miejscu już jest wytoczone. No i także pogoda się psuje, jest coraz zimniej. Dobrze, że na hali ciepło się dosyć fajnie robi. No tutaj bakerek, wszystkie graty leżą. Strasznie to wszystko było rozwalone. No także kochani, jeszcze co tam jeszcze miałbym ciekawego do powiedzenia, to, że mam tam w tej chwili 1900 chyba 3 subskrypcje na 2000 subskrypcji. Na 2000 subskrypcji robimy taki odcinek, jak to wszystko się zaczęło, jak żeśmy zaczynali działalność, od czego to było wszystko zaczynane, jakie były na początku pomysły, jakie były cele, czy one się spełniły, czy się nie spełniły, czy poszło wszystko według planu, czy nie poszło według planu. Także jak jesteście ciekawi, możemy taki odcinek zrobić. No ale to, żeby widownia była troszkę większa. Także zachęcam do udostępniania, do subskrybowania, do wciskania dzwoneczka. Także czym szybciej urośnie, tym szybciej to zrobimy. No chyba, że ten temat was nie interesuje zupełnie. Jeszcze ktoś tam w jednym komentarzu kiedyś pytał, żeby tam obejść po warsztacie i pokazać, jakim sprzętem pracujemy, czyli co posiadamy na wyposażeniu. To może można by takie coś zrobić na przykład na 1500 subskrypcji. Także znowu powód, żeby coś zadziałać i pomóc nam ten kanał rozwijać. No, także dzisiaj tutaj walczyłem na warsztacie. Byłem przy kompaktorze, tym co wcześniej tam widać na przebitkach. Nie nagrałem tam za dużo, bo było zimno, baterię miałem nie do końca naładowaną, więc nie wyrobiła i padła. Tomek większość dnia był w rozjazdach. Najpierw pojechał tutaj paręnaście ładnych kilometrów do miejscowości Ostrowo. Tam rozłożył ładowarką żwir po fundamentach i tam sprzątał koło budowy działkę. Później przyjechał, podjadł sobie chłopak, coś wypił, ciepłego kawę i pojechał jeszcze poprzewozić następnemu klientowi gary na strop i belki stropowe. Przyjechał, to jeszcze dokończyliśmy kobelko, bo tam z tym wężem no niestety w pojedynkę nie mogłem sobie poradzić. Taki gamuń ze mnie. Ale wiedziałem, że niedługo przyjedzie, więc mówię, co będę się mścił sam. W dwójkę to w dwójkę. No. Jeden pcha, drugi ciągnie i jest wesoło. Także nam to poszło dość sprawnie, żeśmy zakuli, jeszcze musiałem do tokarza pojechać, jeszcze to, tamto, siamto i w kółko coś. Także dzień zleciał dosyć szybko. Jutro kobelko wyprowadzamy. Tam jeszcze przy naczepie siłownik, który podnosi z tyłu najazd. Ma pęknięty sworzeń i też klient dzwoni, a bo zróbcie, jak już kobelko wam przywiozłem, zostawię przyczepę, zróbcie też mi od razu sworzeń. No także jeszcze dzisiaj na koniec zmiany tam Tomkowi udało się to podgrzać. Trzeba było oczywiście znowu gazami wszystko grzać, walić, młotować, bo stworzeń w połowie siłownika pęk, reszta została w uchu, nie chciała wyjść. Także opierało się to wszystko okrutnie, ale udało się wyjąć. Jeszcze kopnąłem się szybko do sklepu, mówię, może kupię jakąś śrubę M25, ale chyba nie ma takich śrub M25. Nie spotkałem się z M24, M26, a 25 to takie nie wpini w oko. Bo tak sobie na szybko wymyśliłem, żebyśmy kupili jakąś tam śrubę 8,8, może 10,9 i zrobili stworzeń ze śruby z nakrętką samohamowną. No ale niestety ten przebiegły plan nam nie wyjdzie. Jutro musimy znaleźć jakiś kawałek materiału w miarę dobrego i ten bolec, ten stworzeń dorobić klientowi, zabezpieczyć tam w tej naczepie ten siłownik i niech sobie kobelko zabiera i jedzie do roboty, bo to taka awaryjna sprawa, bo też z roboty gdzieś tam zwiózł to. Aha, jeszcze przy okazji tak jeszcze wspomnę, dzisiaj do mnie tutaj dzwonił sąsiad, czy moje kamery tu z monitoringu nie zarejestrowały jakichś tutaj dziwnych ruchów w okolicach tu mojej działki, tutaj sąsiada, bo
Okazało się, że z ciężarówki z Mana, nie wiem czy on ma Mana czy Dafa, no nieistotne. W każdym razie z ciężarówki spuścili złodziejaszki mu około 100 litrów paliwa. Samochód stoi na terenie ogrodzonym, także zaczyna się kochani, także pilnujcie swojego dobytku, bo licho nie śpi. Sądzę, że jeszcze bieda nas aż tak mocno nie dosięgła, ona dopiero sobie kroczy powoli, zbliża się do nas. Ale już niestety prymitywne formy życia już zaczynają grasować. Nie chce im się iść do roboty, nie chce im się zakasać rękawów i gdzieś dorobić, zarobić, żeby sobie żywot poprawić, tylko iść i ludzi, którzy ciężko pracują, okraść. Ten klient, co Kobelko dostarczył, tak samo miał taką historię zupełnie na świeżo niedawno. Z koparki spompowali mu całe paliwo i zapieprzyli akumulator. I to takich historii tu można by opowiadać, także chociaż jeszcze do niedawna twierdziłem i no zresztą tak było, przynajmniej nie słyszałem, żeby się tu coś działo i twierdziłem, że mieszkamy w okolicy naprawdę spokojnej, że tu tam zamyka się wszystko z przyzwyczajenia, bo takie człowiek ma nawyki od dziecka. Nic się nie działo, naprawdę nic się nie działo, a teraz po prostu zaczynają się cuda dziać. Więc nie wiem, ja to sobie nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie po prostu wejść do kogoś na czyjś prywatny teren i spuścić mu paliwo, nie wiem, ukraść mu jakieś narzędzia, maszyny, rowery, motory, no nie wiem co tam jeszcze mogą, czy są rolnicy, gospodarze, mają przecież te swoje obejścia takie rozległe, no przecież nie będą zaspawywać drzwi i na stałe kłótować się i nie wiadomo co robić, albo całymi nocami tego pilnować, bo przecież ktoś, kto cały dzień się napracuje, namęczy, to w nocy później śpi, to z wyrem można by go wynieść i on by nie słyszał. No nie da się tego pilnować. Jak się nie wiem, nie poprawi skuteczność policji w szukaniu tych wszystkich i nie będą przymykać oczu na tak zwaną niską szkodliwość społeczną, że ktoś komuś zapieprzy paliwo, czy ukradnie rower, czy ukradnie motorower, czy jakiegoś skuterka, czy narzędzia, czy cokolwiek. Czy gdzieś się włamie i więcej narobi szkód poprzez włamanie przez drzwi niż to warte to, co zabierze. Nie wiem. Nie wiem, to jest po prostu, a jeszcze w naszym chorym prawie jest tak, że nawet gdybyś takiego delikwenta przyłapał i mu przypieprzył łopatą w łeb i byś mu coś zrobił, to jeszcze pójdziesz za to siedzieć, no to jest chore. To jest po prostu chore. Nie wiem, przywołuje takie adrenaliny, abym tu kogoś u siebie naczłopił, że coś takiego robi, to nie wiem, czym się na tym zastanawiał. Po prostu poszedłbym jak pitbull. Poszedłbym dosłownie jak pitbull na gościa, bym go tu kurwa ukatrupił, bo tu jest godzina, już jest za 28, a tu człowiek chodzi, robi całymi dniami, żeby czegoś w życiu się dorobić, a taki gnój przyjdzie i człowiekowi poniszczy, pokradnie, spuści paliwo, ukradnie, no to nie wiem, dla mnie to jest niepojęte. Niepojęte to jest dla mnie. Nie powinno czegoś takiego być. I to nie wierzę, że chodzą kraść ludzie naprawdę biedni, którzy mają jakieś problemy, bo taki człowiek jest honorowy, ambitny i czegoś takiego nie zrobi. To są takie kurde, takie obszczymury, takie, no nie wiem jak tych ludzi nazwać. No to jest, nie wiem co to jest za kategoria człowieka, naprawdę. No także pamiętajcie, pilnujcie lepiej, z sąsiadami rozmawiajcie, ktoś gdzieś coś widzi, ktoś gdzieś coś słyszy, meldować, pilnować się, informować się o takich rzeczach. Może akurat gdzieś komuś się zaoszczędzi kłopotów i albo takich delikwentów gdzieś wskaże, zobaczy i żeby odpowiedzieli za to, co robią. Prawo powinno być na pewno, to wszystko powinno być skuteczniejsze i forma i możliwość wymierzenia kary powinna być naprawdę skuteczniejsza. To może by się każdy zastanowił, czy za 100 litrów ropy warto dostać nawet chociażby wyrok w zawiasach, bo to już człowiekowi w papierach siedzi do końca życia. Taka prawda. No ale są ludzie, co widocznie ich to tam ryba. Tu się liczy tu i teraz, bo 100 litrów ropy ukradł i się cieszy i ma radochę, że się udało. Nie wiem. Dziwne to jest, no ale co zrobić? Żyjemy w takim kraju i sądzę, że w przyszłym roku to zjawisko będzie narastać. Tak myślę, ale zobaczymy jak to będzie. Dobra, także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie.